Dawno mnie nie było, ale już jestem, więc witam was w kolejnym vlogu. Ale mnie skręca ta regułka. W ogóle postanowiłam, że te vlogi będą bardziej jak głosówka do psiapsi, a nie jak taki typowy vlog, taki no hejka kocha. Nie wiem, ale uważam, że vibe głosówki ma totalnie lepszy vibe. Nicola mi dzisiaj wysłała 16-minutową głosówkę. Nie wiem, kiedy wstawię tego vloga, ale chcę wstawiać vlogi jakby co tydzień regularnie znowu, w soboty. I wstawię tego vloga tydzień przed vlogiem z moich urodzin, bo będzie też vlog z urodzin. Rok temu nie było, 2 lata temu nie było. Pierwszy raz, w sensie rok temu robiłam vloga, a później nagle wyszło randomowo, że odchodzę. Nieoficjalnie, ale poszłam sobie psiną dal, więc nie było mnie. I wracam znowu, ponownie i będzie vlog z urodzin w tym roku. Możecie zauważyć jakieś zmiany w moim wyglądzie. Obcięłam włosy. Oprócz tego, że zmieniłam długość włosów, zmieniłam też kolor włosów i zaczęłam robić rzęsy, widzowie. Widzicie, jaka to jest zmiana? I po kilku latach, jak oglądaliście moje vlogmasy rok temu, to wiecie, że chciałam kryształki na zęby. I je w końcu mam. Wow! Będzie vlog chwalenia się. Plany na dzisiaj są takie, że muszę iść do paczkomatu i to w sumie tyle. I pójdziemy razem do paczkomatu. Śnieg po kolana. Po pierwsze, śnieg po kolana. Nie wiem jak ja tam dojdę, nie wiem jak ja wrócę. Minus 10 stopni. No cóż, no, po paczki trzeba iść. W ogóle nie wiem, o której ja chcę iść do tego paczkomatu. Ogólnie wstałam bardzo późno. Bo jest 11, więc wypadałoby już iść. No i to tyle z mojego ogarnięcia się. W ogóle widzowie, zrobiłam przemeblowanie. Patrzcie, tam mam teraz toaletkę, a tu mam komodę. Tak to super teraz wygląda. Nudzi mi się fest. Najchętniej poszłabym spać w ogóle. No. Ubrałam randomową bluzę i kurtkę, żeby mi nie było zimno. Chcę do domu. What the hell? Wiesz? Okulary, żeby widzieć w ogóle, gdzie jest ten paczkomat. Let's go. Przynajmniej mam paczki, tak? Umieram. Będę chora, widzowie. To co, jutro vlog. Jestem chora, siedzę w domu. Slay. Jezus. Otwieramy paczki. Jestem szczerze ciekawa bardzo obu. Tu jestem ciekawa rozmiaru, tu jestem ciekawa w sumie też rozmiaru. Jestem ciekawa, jak to w ogóle wygląda. Ale myślę, że ta paczka, jak ją się otwiera. Halo, mamy Tisa. Dress code. Taki tutaj. Dress code. Dress code. Widzicie to? Czy to jest slay? Jest giga slay. Druga paczka. Myślałam na początku w ogóle, że to jest mata, ale nieważne. Wyjęłam ją całą mokrą z paczkomatu, bo tak leje, że paczkomat dosłownie przeciekł, więc mam nadzieję, że to jest zapakowane w środku też w folię. Beczka to się nie jest zapakowane w folię. Ogólnie ta bluza ma bardzo vibe 2K16-14, ale mi się to fest podoba. Ej, dobra! Jest duża! Ej, ja chcę ją ubrać. O Boże. Hey guys. Dzień dobry. Witam was trochę później, ale czy to ważne? Nie. Ogólnie będę robić obiad i mam w planach zrobić ryż z tofu, pesto i mozzarellą. Trochę kombo, ale mam to w domu i żeby się nie zepsuło, to przydałoby się to wykorzystać, tylko nie mam garnka. Tu leży garnek, ale on jest chyba na ziemniaki na dzisiaj.
Gdzie jest gar w tym domu? Mama mnie zabije, jak zrobię w tym ryż, bo w tym ryż się źle gotuje, ale... It is what it is. Nie dużo wam nie nagram, bo zaraz ludzie wracają na chatę, więc... dużo wam nie nagram, bo jestem shy bitch, ale... to, że oni i tak to później oglądają. Ale trochę inaczej, jak się nagrywa przy kimś, a... wiecie, o co chodzi. W ogóle jutro przyjdzie mi ta trzecia paczka, więc jutro po szkole nagrywamy unboxing paczki. On będzie największa z nich wszystkich i ogólnie to nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo tam było napisane, że jeżeli paczka będzie za duża, to wyślą mi ją kurierem, więc szczerze mam nadzieję, że wyślą mi ją kurierem, bo mi się nie chce znowu zasuwać do paczkomatu. Ja się prawie utopiłam. Taki ryż. No, taki, wiecie. Taki o. Let's go. What the hell? To są noże. I one mi wchodzą w kadr. Bitch. Bitch. Tofu wędzone. Z Biedronki. Pesto takie z Biedronki i mozzarella light z Biedronki, bo ja jestem fit. Nowy rok, nowa ja, widzowie. Ekipa wraca na chatę, widzowie. See you later, bitch. Tak wygląda stanowisko kucharskie. Tutaj mamy ten patelacha. No widzowie, czy coś może się nie udać? Wszystko jest ogarnięte. Ogólnie to wróciłam do domu... nie wiem ile godzin temu, ale czekam na moją paczkę i będę wam nagrywać unboxing trzeciej paczki do tego vloga, więc mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi z tego powodu. W ogóle psują mi się ledy. No bywa. Nie wiem, nic wam nie nagrywałam, bo mi się nie chciało i leżałam cały czas. Pozdro! To jest takie i to nie jest jakieś wypchane. Myślałam, że będzie tego więcej, ale pierwsza rzecz. Widzicie, jak to wygląda? Mamy takie coś. Ogólnie to są same basici, tak wam powiem. Ale szczerze, myślałam, że SK będzie mniejsza, ale okej. To jest bluzka taka jak ta pierwsza, tylko że to jest czarna. To jest ogólnie gorset. O Jezus. Wait. Wygląda on tak. Wszystko widać mniej więcej. I byłam ciekawa, czy on jest prześwitujący. No i powiem wam, że jest. W sensie na dole. Tutaj no jest prześwitujący, ale nie jakoś bardzo. I ma zabudowane miseczki. Tylko trochę się bałam, bo ogólnie tutaj na rozmiar jest spoko, nie? Ale te miseczki są dość małe. Pierwsza to jest... czemu to jest takie wielkie? Ironicznie. Druga taka sama, tylko czarna. Ogólnie spoko.